jedno miejsce będzie przemawiało w imieniu księdza Romana. Ta tablica, pomnik, dom pamięci i tak liczne pamiątki, ale przede wszystkim ludzie, którzy byli z nim związani, którzy mogą złożyć świadectwo dotyczące jego bohaterskiego życia. Tutaj właśnie była spiżarnia, tam obok był taki pokój główny. Sypialnia była, natomiast zaraz właśnie tam przejdziemy, a tu, gdzie żeście wchodzili, ten hol, to była kancelaria. Z tej kancelarii to zostało nam tylko to, tak, co nam się udało odnaleźć, czyli ten sekretarzyk. No i to biureczko, które już tam też ma troszeczkę jest już podrobione, bo służyło następnym proboszczom. No takie aspekty. Obrazki, tak, jeszcze tam na górze mamy też troszeczkę tych obrazków, które udało nam się ściągnąć z tego czasu, z różnych miejsc plebanii, między innymi, gdzie były po prostu powkładane. Od jego nauki, jeszcze jak widzicie w szkole niemieckiej, prawda, zaczynał. Potem mamy seminarium. Nie był uczniem zbyt takim zdolnym, prawda, natomiast on prowadził taki katalog, dziennik, coś w tym stylu. Niestety nie mamy do niego dostępu, to jest w zbiorach rodzinnych, ale mamy te rysunki jego, tak, które po prostu pokazują, że był człowiekiem jednak zdolnym, mimo że do nauki się specjalnie nie przykładał. Tak, nie przykładał się. On w latach 50. Kształcił się na księdza w seminarium. To są lata bardzo trudne, bo wtedy rozpoczęła się bardzo taka intensywna walka z kościołem. I był internowany prymas, prawda, więc to były bardzo trudne czasy. Natomiast udało się oczywiście księdzu Kotlarzowi ukończyć seminarium. On od początku był zdecydowany, że tam pójdzie i że to jest jego droga i to jest jego miejsce. Wtedy, kiedy już został wyświęcony na księdza, a miało to miejsce 30 maja 1954 roku w Sandomierzu. Dostał pierwszą parafię, tutaj macie rysunek taki pamiątkowy, oczywiście, że tak. Do pierwszej parafii, jakiej został skierowany, to był Szydłowiec. Szydłowcu zresztą bardzo mile wspominają księdza, tam jest bardzo silna taka grupa, która, takie towarzystwo, które dba o pamięć o księdzu Kotlarzu. Cały czas zabiegają o to, żeby ksiądz był wyświęcony, więc cały czas dbają o te sprawy. I od razu to był zupełnie inny ksiądz. Jak już szedł na parafię, był zupełnie innym księdzem, dlatego że po pierwsze mówił to, co myślał, mówił językiem, który był zrozumiały dla wszystkich, i mówił w dodatku to, czego inni bali się powiedzieć głośno. W związku z tym od razu sobie zyskał przychylność parafian, no i ci parafianie bronili księdza przed tym, żeby go nie zabierano z tego Szydłowca. No ale oczywiście ksiądz taki niepokorny, no nie był mile widziany. W związku z tym bardzo szybko przeniesiono do parafii Żarnów, a stamtąd do Koprzewnicy. Ksiądz
ksiądz Roman Kotlarz bardzo lubił właśnie takie oficje, takie duże imprezy, tak jak komunie, jak dożynki. On bardzo często to organizował, dlatego my tutaj staramy się tą tradycję podtrzymywać i robimy co roku takie dożynki u księdza Kotlarza. I tutaj właśnie na tym terenie te dożynki się odbywają. Następnym miejscem była Koprzewnica. W Koprzewnicy już zaczęły się pierwsze, można powiedzieć, szykany księdza Romana Kotlarza. Już zaczęły się skargi na niego do władz. Oczywiście skargi tych osób, które popierały władzę, prawda? I tu zaczęły się już pewnego rodzaju konflikty. Mieszkańcy bronią księdza, władza chce księdza się pozbyć. No było też taki, że księża proboszczowie chcieli się go pozbyć, bo się po prostu obawiali tego, co może ten ksiądz zrobić. Ale oczywiście wierni księdza bardzo cenili. Każdy porozmawiał. Tu macie takie panele, takim widzieli go ludzie, takim właśnie prostym księdzem, który zrobił jasełka, który przygotował do komunii, który przygotował dożynki, który jeździł na motorze, jeździł w ogóle na rowerze, w ogóle żadnego, absolutnie nie uznawał żadnych aut, zresztą nie miał na te auta. Był to ksiądz, który każdemu, jak trzeba było, to ostatnie pieniążki oddał. No dlatego też w dokumentach jest wyraźnie, że bardzo często zalegał z różnymi opłatami i tłumaczył się biskupowi, że on tylko zbierze te pieniądze, to on oczywiście te pieniądze odda. W roku 1961, z racji tego konfliktu, który był w Koprzewnicy i z racji tych problemów, które miał ksiądz Roman Kotlarz, został on przeniesiony do Pelagowa. Była to jego ostatnia parafia. W parafii de facto pełnił funkcję proboszcza, bo proboszcz był chory, mimo że my mówimy proboszcz parafii Pelagów, ale on był księdzem, bo w ostatnim okresie czasu, z tego co tam już była przygotowana nominacja na proboszcza. Dotrwał do 76 roku. Często był wzywany, często był stawiany, że tak powiem, przed władzami, musiał się rozliczać. Natomiast nasiliło się to po 76 roku, po 26 czerwca, kiedy to ksiądz Roman Kotlarz zupełnie przypadkiem znalazł się w Radomiu, to znaczy się w Radomiu stołował. Ten protest radomski przebrał taki dosyć gwałtowny obrót, bo doszło do spalenia komitetu, tutaj gdzie są Lasy Państwowe teraz, był dom partii, tak, i tu właśnie macie tutaj ten fragment, tutaj jak się pali ten właśnie komitet. Znalazł się przypadkiem, natomiast, że tak powiem, duchowo był z tymi ludźmi, popierał ich, nawet jakiś tam fragment z nimi przeszedł razem. No ale następnego dnia, po tym jak to się wszystko zakończyło, te wszystkie ścieżki zdrowia, bardzo ostro wystąpił na kazarmu w kościele, zaprotestował, mówił o tym, że robotnicy mają prawo do godności, do sprawiedliwości, prawda, że to jest niegodne takie traktowanie ludzi, którzy się upominają o swoje prawa. Człowiek nie chce być robotem, człowiek chce być człowiekiem. A to jest teoria? Nie. To jest życie. To jest prawda wygłoszona wczorajszego dnia. To jest prawda dzisiaj odczytana przez Kościół, którą my dzisiaj czytamy przed obliczem i oczyma waszymi, przed ludem naszym te problemy rozważamy, bo któż wam to powie? Któż wam to odczyta? Któż wypowie to, co wy trzymacie w sercu głęboko? Bo nie macie może odwagi odczytać światu tego, co was boli, co dręczy wasze serca, wasze sumienia. Natomiast bardzo dużo ludzi straciło swoje zdrowie, bardzo dużo ludzi odpokutowało potem za to, co miało miejsce 26 czerwca.
wysoko 5 czerwca, przepraszam. W każdym bądź razie tam ksiądz Roman Kotlarz stanął w obronie tych ludzi i od tego momentu zaczęły się bardzo dziwne sytuacje dziać tutaj właśnie na plebanii. Zaczęli przybywać jacyś panowie, zaczął ksiądz być prześladowany, inwigilowany. Tych historii o tym jego prześladowaniu jest oczywiście bardzo wiele. Ja ostatnio spotkałam pana, który woził księdza Romana Kotlarza, czyli jego ojciec woził księdza Romana Kotlarza i opowiadał właśnie, że ksiądz Roman Kotlarz bał się wsiadać do taksówek, ponieważ kilkakrotnie zdarzyło się, że go po prostu wywieziono i pobito. A miał zaufanie do niego i do niego wsiadł do tej taksówki, dlatego że on miał na przednim siedzeniu dziecko, które nie miał z kim zostawić. Natomiast oczywiście był takie nękanie księdza było bardzo, bardzo częste. Katechetą. Uczył dzieci odróżniać dobro od zła, mówić prawdę, iść zawsze prostą drogą. Uczył kochać ojczyznę i dla niej żyć. Uczył dzieci także prawdziwej historii Polski. Upominał się o wolność i sprawiedliwość. Ofiara życia księdza Romana domaga się, abyśmy z Bożej drogi nie rezygnowali.